Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na bonusowy odcinek Zagrajmy w Castlevania Rondo of Blood. I teraz domyślam się, że będzie multum komentarzy w stylu Pomidor, jaki bonusowy odcinek, co ty gadasz, przecież ty dawno temu nagrywałeś Castlevania Rondo of Blood. No dokładnie to prawie 2 lata temu. Kochani, tak, bonusowy odcinek. Dlaczego? Otóż obiecałem sobie w Let's Playu, że pokażę wam historię Marii Renard. Tego nie zrobiłem, więc stwierdziłem, że po prawie 2 latach wrócimy sobie do Castlevanii, ponieważ swoją Castlevanię w listopadzie 2020 nagrywałem, a obecnie mamy 21 sierpnia 2022, godzina 15:50 i za oknem pada deszcz, więc jako, że nie mam nic ciekawego do roboty, no to stwierdziłem, że ogarniemy sobie ten bonusowy odcinek i pokażę wam te poziomy, których nie pokazywałem w trakcie mojego let's playa. Tak więc, moi drodzy, teraz co ja tu mogę zrobić? Oczywiście Marią będę chciał zagrać. Tak jest. Nie mają tylko Marią. I sobie wybierzemy stage. I zaczniemy sobie chyba od stage'a numer 1, ponieważ do prologu się nie dostaniemy, dlatego że prolog jest ekskluzywny dla Richtera. No i lecimy z koksem. Nie ma to tamto. Zobaczymy, jak się będzie grało Marią. Ponieważ słyszałem, że Maria jest tym, jest takim turbokozakiem. Bo zresztą możecie zobaczyć chociażby po tym, jak ja teraz będę naparzał właśnie. Poczekajcie sekundkę, jedną rzecz muszę zrobić. Bo mnie bardzo irytuje. Musiałem sobie troszeczkę pada ściszyć, żeby nie było, że będzie mi tutaj naparzał w trakcie, kiedy ja tu będę chciał coś wam wytłumaczyć. O, i bardzo cichutko teraz będzie słyszalny pad, ponieważ nie będę tego ukrywał, że jest to trochę irytujące. Ale właśnie wracając, Maria Renard słyszałem, że jest turbo kozacka. I dosłownie jest ona, jak to gamer lubi bardzo nazywać na swój język, opecka. Więc zobaczymy, czy aby na pewno jest tak bardzo opecka, jak to gamer opisuje. Pozdrawiam bardzo serdecznie swoją drogą. No i tak, no stwierdziłem, że wydam ten bonusowy odcinek raczej i postaram się nagrać, ponieważ nie licząc w zasadzie Rondo of Blood, to tak naprawdę już nam tylko Rayman Redemption zostanie, żeby nadrobić już tak naprawdę wszystko, co powinienem kiedyś tam nadrobić, no nie? Znaczy, kiedyś tam, bardziej coś, co powinno być dawno nadrobione, dopiero teraz będzie nadrobione, no nie? I podejrzewam, że ten bonusowy odcinek będzie miał swoje 3 party, lub nawet 2, ale zobaczymy. Ponieważ nie będę ukrywał, że raczej nie uda mi się tego zrobić w jednym parcie, no chyba, że ja będę leciał na takim totalnym speedrunie, bez jakiegokolwiek zgonu, a wiem, że to jest raczej mało prawdopodobne, ponieważ nie jestem jakoś super dobry w Castlevanie. Zresztą, kurde, ja gram w grę, żeby się dobrze bawić, a nie żeby być tu jakimś, kurde, kozakiem, no nie? To, czy ja będę w daną grę dobry, to już jest tam kwestia drugorzędna, a nie pierwszorzędna. Ważne, żeby to w miarę fajny i ciekawy sposób poprowadzić. Zobaczmy, kurde, jak to będzie teraz z tym... O właśnie, z tym golemem kamiennym. No patrzcie, kurde, jak on pada szybko. LOL. Patrzcie, kurde, na to. Co za typ. Dobrze, został pociśnięty ładnie. Elegancko. Hajsiwo też zebrane. No, to już jest nam też bardzo dobrze znana muzyczka. Tu już wiemy, czego się spodziewać. Za chwilę, kurde, bosik będzie. Będzie It's a Boss Time, a nie It's a Pizza Time. Przepraszam, nie It's, a bardziej Pizza Time. Dawaj, dawaj, no, atakuj, frajerze. O, no tu, smoczku. Ha 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 ha.
Patrzcie, on ma już połowę HP zebraną. Tylko niestety ja też padłem z powodu głupoty swojej. Nie będę tego ukrywał. No bo jak nie swojej, to czyjej miałbym głupoty umrzeć? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ale ja już sobie mniej więcej przypomniałem, jak się gra w tę gierkę, bo nie będę tego ukrywał, że powrót do tej gierki jest dosyć interesujący, bo bardzo mało pamiętam. Już tutaj trochę HP poleciało. O. Puszczaj mnie, ty kurde fraglesie jeden. Słabiutko. Słabiutko, nie jest dobrze. Dawaj, runda druga, śmieciu. Teraz cię dojadę. Przeleciał, widzicie? No już po nim. Kurde, nawet nie zdążył mnie zaatakować. Śmieszne, że to za drugim razem mi się udało, ale... okej. Mogło być gorzej. I oczywiście standardowa kropeczka. Bardzo ładnie nam poszło. Vampire Killer. Niestety wy tej trofki nie będziecie widzieli, ale dostałem przed chwilą właśnie Vampire Killer, ponieważ udało mi się przejść bez zgona, pokonać pierwszego bossa. Wow, ale mi, jak to się mówi, wyczyn, no nie? Tutaj ktoś sobie zaraz może powiedzieć. Kurde, piękna muzyka nam tutaj towarzyszy. Proszę państwa. Tęskniłem za nią również, jak i za tym poziomem. Ale jak też możecie w ogóle zobaczyć, to ten. Poziomy Marii Renard też mają inną nazwę, no nie? Co też jest dosyć interesujące. Poziomy Richtera też miały inaczej się nazywały. W sumie to tak z perspektywy czasu, jak tak gram sobie tą Marią Renard, to mogę powiedzieć tyle, że... faktycznie to jest coś, co ludzie już dawno temu mówili, ale potwierdzę to teraz ja w tym momencie, że Maria Renard to jest dosłownie taki easy mode tej gierki, no nie? Dosłownie grając Marią jest mega łatwo. Więc jak ktoś, nie wiem, był bardzo zdenerwowany kampanią Richtera, że jest taka ciężka, to grając kampanię Marii Renard, to myślę, że będzie z kolei uważał, że jest za łatwo. Nie rozumiem w ogóle, po co jest mi ten klucz, ale okej. Ale okej. Mogę go brać. Nie ma problemu. Pokażę, kurde, co trzeba pokazać i tyle, no nie? Oczywiście bym powiedział tutaj jakieś ciekawostki, ale no niestety nie mam nic ciekawego do powiedzenia w tej kwestii, ponieważ jeśli chodzi o jakiekolwiek ciekawostki, to tutaj sprawa troszeczkę jest inna. To nie powinno mieć miejsca, ale myślę, że wy również podzielacie me zdanie, że to nie powinno mieć miejsca jakkolwiek. Ale trudno się mówi. Czasami trzeba niestety paść. Tak więc, jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem i będę miał tego hype'a na Castlevanie, tak jak teraz mam na przykład robiąc ten bonusowy odcinek, to jest spora szansa, że być może wydymiemy szympansa. Co? Bardziej chciałem powiedzieć, że jest spora szansa, że w tym roku jeszcze jakaś inna Castlevania się ukaże na kanale. Ja i ta moja chora fantazja, proszę państwa. Ktoś chyba za tym też tęsknił, no nie? Ja lubię sobie czasami tak pośmieszkować, nie będę tego ukrywał. Jestem w ogóle ciekaw, jak nam z tym wilkołakiem pójdzie, bo prawdę mówiąc, mam pewne obawy, że może być ciężko. Ale no trudno, trzeba będzie spróbować swoich sił najwyżej. Będziemy mieli game overa, no i trzeba będzie jeszcze raz przechodzić stage numero uno.
No, jest, kurde. Frajerzynka. Ho, no tu. Fraglesie. Dostał. Dobrze. To było też easy. Trzeba było tylko ładnie unikać. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Może jakaś trofka wpadnie? Nie wiem. Może coś wpadnie, chociaż wątpię w to. Jest i stage numer 3. Będę wam jeszcze chciał w ogóle pokazać bonusowe stage, znaczy bonusowe, raczej te, których nie pokazywałem wam w... w kampanii Richtera? Nie wiem szczerze, może tak. Na pewno będę chciał wam tutaj parę stage'y pokazać jeszcze. Tak więc, no spodziewajcie się, że to może być długi odcinek bonusowy, jeżeli widzicie go jako jeden part. Ale myślę, że idzie nam całkiem spoko. Pójdziemy sobie w górę, oczywiście, że tak. Kurde, stęskniłem się trochę za tą grafiką, za tą muzyką, za tą gierką. Ale jest jeszcze są jeszcze inne Castlevanie, które warto ograć. Oczywiście, że tak. Chociażby Symfonia Nocy, którą kiedyś ogrywałem. Znaczy, na jednym takim moim kanale. Nazywał się Pomidor Minecraft, co prawda, ale testowo chciałem tam ograć Castlevanie i niestety to były czasy dosyć straszne, bo 2015 rok, znaczy 2015 rok ogólnie jest dla mnie spoko rokiem, bardzo fajnie go sobie zapamiętałem, ale niestety nie mogłem zrobić tego let's playa, dlatego że to były czasy, gdzie YouTube bardzo mocno srał się o soundtrack i blokował w ogóle filmy z Castlevanią. Pamiętam, że ja miałem właśnie swój let's play z Symfonii Nocy i potem dostałem informację chyba parę dni później, po wrzuceniu tego pierwszego odcinka, że odcinek został zablokowany na całym świecie, dlatego że soundtrack. Ponieważ, no, because of wytwórnia. Because of wytwórnia, dosłownie, to jest moja odpowiedź. Ale miejmy nadzieję, że teraz nam dobrze pójdzie. Ten soundtrack też jest niczego sobie, powiem szczerze. No tutaj będą szkielety, niczym tarzany, kurde. Ty, bez kitu, to te szkielety trochę się jak tarzany zachowują na takiej kurde lianie, widzicie to? Dziwne. Znaczy nawet nie tyle co dziwne, co trochę XD. I tutaj ołtarzyk mamy, bardzo pięknie. A, i tu też drzwi są. No nie, to niepotrzebnie, ja z nimi walczyłem. Mogłem przejść po prostu przez drzwi. Dobra, trudno się mówi. Ale okej. Mamy quasi-mordy. Quasi-mordy dosłownie tutaj. Gargulce zasrane. Trzeba na nich uważać, bo oni tutaj kurde skaczą jakby sraczkę mieli. Co to jest? Ej, chwila, moment, to jest księga. Proszę nie ignorować księgi. Bo księgę ma się jedną. No i straciłem księgę, no i dupa. No i cóż, no i cześć. Ale mam nadzieję, że jako tako to przeżyję, nawet z zerowym życiem. No to już jest stage numer 3. A warto mieć to na uwadze, bo dzięki temu jesteśmy już troszeczkę dalej, niż by się wydawało. Myślałem, że już na stage'u numer 1 zginę, a się okazuje, że nie. Więc jako tako jeszcze jakiś delikatny skill jest. Delikatny. Oczywiście słowo klucz, żeby nie było, że ktoś mnie tu będzie poprawiał. Ciekawe, jak sobie poradzimy z bossem. O lol. Tędy nie powinienem.
No nie powinienem tutaj być, tak na dobrą sprawę. Ale dobra, skoro już jestem, to polecimy do góry, nie ma problemu. Niepotrzebnie, kurde, zagrałem, ale okej. W ogóle trochę jest śmieszne to, bo jeżeli będzie tutaj Justyna to oglądała, oczywiście pozdrawiam, to ten, to trochę przeze mnie Justyna się tą Castlevanią zaraziła, no nie? Taka też ciekawostka. Niechcący to zrobiłem, ale okej, dobra. Jeżeli ktoś, komuś się spodobała seria, to bardzo fajnie. No bo to wbrew pozorom, mimo że ja mogę być, nie wiem, znudzony trochę tą serią, bo byłem przez bardzo długi czas znudzony, to mogę powiedzieć do ciebie, że to nie jest zła seria. To jest bardzo dobra seria, naprawdę. Dobra, i teraz pytanie, czy to jest na pewno ten właściwy boss, z którym będziemy walczyć. Czy my będziemy walczyć z jakimś alternatywnym bossem, bo szczerze powiedziawszy, przez to, że ja spadłem, to mam jakieś dziwne wrażenie... Smoczek, czemu ty poleciałeś? Dobra, nieważne. Mam jakieś dziwne wrażenie, jakbym z alternatywnym bossem miał walczyć. Nie wiem czemu. Dobra, 20. Nawet nie wiem, ile ja mam tutaj serduszek zebranych. Ale dobra, zobaczymy, jak następny boss będzie się prezentował. Co to będzie, kurde? Co to będzie? Z czym my będziemy walczyć? Jakiś centaur. O nie! Won mi stąd, ja cię ptaszkami dorwę. Widzisz, pa, jak ja cię dojeżdżam. Zoba na to, pa na to, gościu. Ale dojechany będziesz, haha. Dobrze ci tak. Ale nie musiałeś mnie atakować pod sam koniec, tak? Tylko chciałbym ci, chłopczyku drogi, powiedzieć. Jeżeli mogę oczywiście się odezwać. Jestem w ogóle ciekaw, co trzeba zrobić, żeby mieć platynową trofkę w tej gierce, tak szczerze. Oczywiście za niedługo wyjdzie scenariusz, że ja tutaj chcę platynową trofkę zrobić, ale nie, nie, moi drodzy, powiem wam tak. Wolałbym nie. Wolałbym nie, bo nie wiem szczerze, czy... Chociaż może, jeżeli nie jest trudna platynowa trofka, to można ogarnąć coś. Przepraszam, najmocniej musiałem sobie kichnąć. Na szczęście będę pamiętał, żeby to wyedytować. Tym razem będę pamiętał, bo będę sobie na spokojnie to montował. Ale myślę, że jako taki powrót do Castlevanii na zakończenie wakacji to też nie jest głupi pomysł. Przynajmniej wtedy mi tylko Rayman Redemption zostaje do nadrobienia. Tak na dobrą sprawę. Nie rozumiem, po co ja się zatrzymałem, ale okej. Nieważne. Nie! Lol, a to ja mam jeszcze jedno życie? Myślałem, że już game over będę miał. Okej, trochę dziwne. Myślałem, że będzie game over, a tu... takie buty? No dobra. Dobra. Jest grubo, proszę państwa, mam tylko... sami zresztą... śmieszny game over, nie będę tego ukrywał. Takie śmieszne kolorowe napisy.
Ale dobra, zaczynamy z powrotem ze stage'em numer 4, więc jest gituwa. Mam teraz przynajmniej pełne 3 żyćka. Ta muzyka też jest niczego sobie, powiem wam szczerze. Zanim oczywiście zrobię cięcie, to muszę to nadmienić, że to jest kurde też kozacki soundtrack. I tutaj mamy zabójcze platformy, które spowodowały, że padłem. Zrobiłem tak zwany Tiger Padłeś Powstań. Ile hajsiwa tam poszło! Wracaj tam! No słabiutko. Maria, co ty? Kurde. Czemu tak? Ale tam dużo hajsiwa było, moi drodzy, no normalnie. No nie mówcie, że wy tego nie widzieliście. O, trzeba uważać teraz na te kule. Bo to troszeczkę słabiutko wygląda. Dobra, przeskoczone. A my możemy normalnie skakać na te kule? To nie wiedziałem. Nie, serio nie wiedziałem. No kurde, skoczę na tą kulę. Ale nieważne. Nawet nie musiałem skakać na tą kulę, po prostu chciałem się dostać. Okej, gdzie teraz idziemy? Nawet nie wiem, czy ja dobrze idę, ale chyba dobrze idę, no. Idę przed siebie, po prostu. O nie! Won ode mnie, ty kutasiarzu. Masakra. O, ale tutaj mamy checkpoint, elegancko. Myślałem, że kurde będę musiał znowu dolną sekcję robić, a bym się zdenerwował bardzo, oj. Bardzo bym się zdenerwował. Dobra, ogarnęło się. Myślałem przez chwilę, że... O Jezus. O, trzeba lody zjeść, kurde, i się wyleczyć. Dokładnie, no, jak mamy możliwość, to korzystajmy z tego, że możemy się wyleczyć. O cholera. O cholera. Nie! Czemu ja spadłem w dół? Dobra, jest, mamy to. Tu nic nie ma. Zawsze warto uderzać w te ściany, bo może być jakiś kurde sekrecik. Albo coś, co spowoduje, że się wyleczymy, no nie? Dobra, nic tutaj po nas nie ma ciekawego. Znaczy nic tu po nas, po prostu nie ma tu nic ciekawego. Ale nic tu po nas to też swoją drogą. 27 minut już nagrywam? LOL, ale to leci szybko. Kurcze pieczone. Jedno życie. Jedno życko. Teraz to jest dopiero, kurde, se przesrałeś, gościu. Zobaczysz, jak ja cię dojadę. Dobra, już po nim. Ładnie został dojechany. Śmietnik. Jeszcze z tymi nutkami. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. A i teraz mamy stage numer 5. Okej. Teraz pytanie, czy... bo coś kojarzę, że chyba w tym stage'u
o ile mnie pamięć nie myli, to tutaj będziemy mieli chyba alternatywne przejście, o ile nie mieliśmy tego w stage'u numer 4, ale przez to, że odkryłem jakąś, nie wiem, tajną ścieżkę, no to mamy zupełnie, mieliśmy innego bossa, inne... Kurde! Dobra, wiem, że już game over jest. Dobra, nie musicie mnie o tym informować, naprawdę, serio, wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę. No, w końcu jako tako to wyszło. Coś ci nie pykło, ziomek. Chciałeś mnie nastraszyć, ale coś nie wyszło. Chyba wolę mieć większego smoka. A już nie będę miał większego smoka, ponieważ zginąłem. Śmieć, kurde głupi. Zabił mnie z łuku. To też było easy w sumie. A teraz będzie walka z tym, z portretem. Ja nawet nie mam siły się denerwować, powiem szczerze, nawet nie mam siły się denerwować. Ale ładne kwiatki swoją drogą tam u góry. A ten deszcz nadal tak naparza, Jezu! No i po obrazku. A tu przejście się teraz otworzy? Oczywiście, że się otworzy, no jak żeby inaczej. Miałoby się dla nas nie otworzyć? No kurde, chłopaki. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. A? A tu widzę, że kurde, ktoś próbuje być zabawny. No to zobaczymy, jak bardzo jesteście zabawni. O, idziemy na samą górę, jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz, jak to się mówi. A kto z was pamięta, jak żeśmy tutaj szukali klucza, na przykład? Do uratowania kolejnych dziewic? Ja pamiętam, że tutaj było chyba szukanie klucza, o ile dobrze pamiętam. A powinienem chyba dobrze pamiętać, chyba że z moją pamięcią coś nie ten teges jest, no to wtedy... To wtedy przepraszam za przekręcenie faktów, ale wydaje mi się, że tutaj również szukaliśmy klucza do uratowania jednej z dziewic. Naprawdę. Ale na szczęście tu mamy checkpointa i patrz, dopiero kurde teraz zginąłem. No normalnie coraz lepiej idzie. Coraz kurde lepiej. I tu już do bossa lecimy. Z Shatterem będziemy znowu walczyć. Tylko pytanie, czy on się będzie chciał nam pokazać, bo jak pamiętacie, z tym to różnie bywało. On często właśnie migał, jeżeli chodzi o jego pojawienie się. Więc z tym może być różnie. Dobra, zobaczmy. Nie, to nie był Shatter, tylko... Nie, ze śmiercią walczymy. Jezu, czemu ja to z Shatterem pomyliłem? Śmierć. A, ze śmiercią już tak łatwo nie będzie chyba. Jedno żyćko. No, zobaczymy. Może się uda. O, tak ja mogę sobie kurde stać w miejscu i go tak naparzać. Czemu nie? Już ponad połowa mu HP zleciała. Patrzcie w ogóle na niego. O,
O-oh. Daj, cwaniaku, przyleć tu. No, leć tu. Kurde, rzucił jeszcze tym oszczepem, czy czym tam miał. Matko. Dobra. Jego ostatnia forma. Teraz tylko jedna strona czaszek poleciała. A to ciekawe. Kurde. Szkoda, że to nie będę mógł od bossa zacząć od razu. Byłoby śmiesznie. Czy byłoby śmieszniej, byłoby lepiej ogólnie, ale... No nic, to trzeba będzie znowu tą drogę do bossa pokazać, pokonać. Znaczy pokazać to ja sam sobie, co nie mogę pokazać. No tutaj przy okazji jeszcze mogę wam pokazać tą alternatywną ścieżkę. Znaczy alternatywną ścieżkę, no bardziej chciałem pokazać to przejście dolne, no nie? No tutaj myślę, że coś ciekawego możemy znaleźć i troszeczkę sobie skróciłem tę drogę, tak przynajmniej mi się wydaje. No, delikatnie sobie skróciłem. No dobra, czas na rundę drugą z tym śmieciem. Na razie utrzymałem swój, jak to się mówi, no swoje zdrowie utrzymałem, no nie? Mam chyba z tego, co widziałem, oj kurde. Cały czas mam trzy życia i tam ileś punktów zdrowia, no nie? Ale powinno być chyba teraz git, tak mi się wydaje. Dlatego teraz ja zamykam gordę, tak? Zamykam mordę i z nim lecę. Było blisko. Dobra, zobaczmy teraz tą może skorupią żółwią. Znaczy, z żółwią skorupą, no. Może teraz będzie ciekawie z tym. Dobra, moi drodzy. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo ja mam pełne życie, a on... No nie do końca. Dobra, padł frajer. Udało się. Udało się, moi drodzy. A myślałem, że się nie uda już, nie? Ale kurde, cierpliwość popłaca jednak. To teraz będzie stage numer 6, no nie?